A, teraz wracamy do Czy tego, wróciłeś z jak on zamku się przed nazywa. południem? Karlo? Nie, zapomniałem totalnie, jak się nazywa. Konor, przepraszam. Robimy Nie byłeś na przesłuchanie z statku? Androidem, z tym defektem. Czemu nie próbowałeś uciec? Powiedz coś do cholery! Może ja powinienem tutaj wkroczyć? Może tylko mi wierzy. Jebać to, idę stąd. Marnujemy czas przesłuchując maszynę. Nic nam nie powie. Myślę, że mi Można było mógłby coś troszeczkę przycisnąć. pomóc. Jakby nie patrzeć, to nie człowiek. Androidy nie czują bólu. Uszkodziłyby się. Nadal by milczał. Defekty często same się niszczą, jeśli znajdą się pod silną presją. Okej, Mondralo. To co mamy zrobić? To może ja pójdę Uciekać. przesłuchać. No właśnie. Co w tym takiego śmiesznego? Zaraz tam pójdę Co mamy i do zobaczysz. stracenia? Śmiało, masz go dla siebie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przesłuchanie, przesłuchanie. Analizuj. Zobaczmy, jakie informacje mogę tutaj zyskać. Niestabilność oprogramowania. Tutaj coś jest. Tak, to są ślady krwi tego jego pana. Tutaj zniszczona ręka. Obrażenia drugiego stopnia spowodowane kijem baseballowym. Tak jest. A tutaj? A, od papierosów. Tak się wyżywał na nim. He, to i tak go nie bolało, hech. Androidy nie czulą bólu. Ale co jeszcze mi zostało? Co to znaczy? Data produkcji 2030. To chyba jakoś 2 lata. Nie, 8 lat temu, przepraszam. 2038 jest teraz w grze. No to co, przesłuchujemy. Poziom stresu 35%. He, to może wspomnimy o ranach. Masz uszkodzenia. Twój właściciel? On cię pobił? Strach. Strach, że on się bał chyba. Ten Twoje android. oprogramowanie jest niestabilne. To źródło przykrych doznań. Takich jak strach. No, patrzcie, zaczyna się robić na zielono, koleś. Dodaj otuchy. Na pewno nie będę mu groził i obwiniał. Myślę, że... Uspokój. Nie skrzywdzę cię. Muszę ci tylko zadać kilka pytań. Myślę, że to dobre podejście. On się tutaj bardzo... Nie, co się stało? Wysonduj pamięć. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem. Jakiś poziom stresu miał niski. 35%. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Nie wiem. A wysonduj pamięć. W Zobaczmy, takim co to razie jest. jestem zmuszony wysondować twoją pamięć. Nie! Proszę, nie rób tego. A, że wszystko zapomni, tak? Co? On tego nie chce. Tak. Rozmontują cię i będą szukać do skutku awarii w biokomponentach. Nie mają żadnego wyboru. Chcą zrozumieć, co się stało.
Dlaczego mnie im wydałeś? Nie mogłeś mnie tam po prostu zostawić? A nie wiem, chyba będę mówił prawdę. Co ja miałbym tutaj kłamać? Zostałem powołany do tropienia defektów. Właśnie wykonałem swoją misję. Nie chcę umierać. To zacznij gadać. Ja... Nie mogę. Wybierz podejście. Może go przekonam. Nie chcę go wysądować. Wszystko zapomnij. On się tego strasznie boi. Nie wiem, może zobaczmy, co będzie z przekonaniem. Nie wiem, bądźmy wyrozumiali, powiedzmy. Zawładnął tobą gniew i frustracja. No właśnie. Nie można cię za to winić. Dodaj otuchy, nie wiem. Wiem, że masz mętlik. I się boisz. Przeraża cię to, co się stało. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy te procenty mają być wysokie czy niskie. Ten poziom stresu. Ochrona. Przyznaj się, a zapewnię ci ochronę. Obiecuję, że nikt cię wtedy nie skrzywdzi. Chyba poziom stresu ma być niższy, tak? Za niski jest. Czyli mam go wzburzyć? O to chodzi? Kurde, nie mam pojęcia. Naciskaj. Spróbujmy go naciskać. 28 ran kłutych! Chciałeś mieć absolutną pewność, tak? Odczuwałeś gniew? Złość? On się wykrwawiał! Błagał o litość! Ale ty go dźgałeś! Dźgałeś! Dźgałeś i dźgałeś! Proszę! Zostaw mnie w spokoju! Okej. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Za niski. Muszę go jeszcze bardziej wzburzyć. Kurde, nie wiem, no. Niczego tu nie zdziała. Serio, zwaliłem to. Nie wiem, czy zwaliłem w sumie. Czy ja powinienem tak bardzo naciskać? Do celi z nim. No dobra, chodź. Zostaw mnie! Nie utykaj mnie. Co ty kurwa robisz? Rusz się! Okej, idziemy. Mogę jeszcze zainterweniować. Nie, zostaw mnie! Chris, zabierzesz go stąd czy nie? Próbuję, ale on nie chce się ruszyć, wiesz? Jak ja mogę interweniować? Nie wiem, spróbujmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Zniszczy się, jeśli poczuje się zagrożony. Nie wtrącaj się, jasne? Nie będziesz mi tu kurwa dyrygował! On się zniszczy właśnie. Nie rozumiesz mnie. Jak się zniszczy, nic z niego nie wyciągnę. No właśnie. Mówiłem, żebyś kurwa zamknął mordę. Chris, zabierzesz go stąd czy nie? Staram się. On się zniszczy zaraz, no. No serio. Nie pozwolę wam tego zrobić. Zostawcie go natychmiast. Ostrzegałem, skurwysynu. Dosyć tego. Nikt cię nie prosił o interwencję. On by się zniszczył teraz, serio. Powiedziałem dosyć. Nie ujdzie ci to na sucho. Ten koleś jaki wkurzony, co to za typ, no? Kurwa. Czuję, że ten android by się zniszczył, gdyby... Już koniec. Gdyby mnie zainterweniował 3 razy. Więc chyba dobrze, tak mniej więcej na połowie trzeba to trzymać. Jeżeli jest za dużo tego stresu, to się zniszczy, a jeżeli za mało, to nic nie będzie mówił. Musi być tak na połowie, tak sądzę. W końcu było tam na niebiesko, tak? Więc myślę, że jednak wszystko wyszło dobrze, póki co. Czy to już będzie koniec tej... tych decyzji teraz, tak? Został odesłany do celi.
Gdybym nie zainterweniował, to by się zniszczył. To by było drugie tutaj. Więc tutaj dobrze raczej zrobiłem. Ale co by się tutaj mogło stać? Mogłem go jakoś przekonać i by coś powiedział jeszcze, tak? Więc w sumie tutaj są jakieś lepsze może zakończenia, ale w sumie nie było aż tak źle, no. Może jeszcze nam coś powie w przyszłości. Dobra, więc na tą scenę byłoby na tyle. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Teraz przejdziemy do innego androida zapewne. Myślę, że może do tej Kary. Już dawno nie było z nią sytuacji żadnej. A z chęcią bym się dowiedział, co jest... Co się dalej tutaj z nią dzieje. Czy będą nas teraz szukali, czy co? Policja, antyterroryści. A może ten Connor właśnie będzie nas szukał? W końcu szuka defektów. Dobra. Koniec trasy. Koniec trasy? No, musicie wysiąść. No to co, wysiadamy. Niestety, koniec spania. Musimy iść. I gdzie my w ogóle pójdziemy teraz? To jest pytanie. Nie mamy domu. Może musimy się gdzieś zgłosić. Na policję. Schronienie. Wybieramy schronienie, ale nie wiem, o co chodzi. Może... Myślałem, że tutaj zapyta o schronienie na przykład. Raczej w autobusie zostać to nie jest najlepsze rozwiązanie. Może jest jakieś inne miejsce? W porządku, słonko? Znajdziemy jakieś schronienie. Ta. Może tutaj po lewo? Chodź, Alice, nie ma co czekać. Burger Zone. Jakaś kawiarenka. Hotel, 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 motel. Ups, jakieś samochody tutaj jeżdżą? Coś słyszałem? Rozejrzyj się, R2. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie ten motel. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. To motel. Chyba możemy się tu zatrzymać. Że niby tutaj się wchodzi? A stać nas? $40 potrzebujemy. No, no Android allowed. Nie wchodzimy tutaj? Musimy zdobyć $40 i pozbyć się uniformu. Albo pójść gdzie indziej. To może gdzie indziej. Gdzie tutaj jest jeszcze jakieś dobre miejsce? Może tutaj? Może tutaj będzie jakaś przyjemna osoba, nie wiem. Tu jest ciepło. Zaraz będzie ci lepiej. Wcale nie wyglądamy podejrzanie. Ubrania na zmianę. Ja tutaj nie ukradnę nikomu nic przypadkiem. L1. No tam koleś śpi z tyłu. Kurde! Gdybym ja to był, ja bym nie kradnął, naprawdę, no. Ja tu podejmuję takie decyzje, jak... Jakbym zrobił w realu.
Nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem, może gdzie indziej pójdziemy, a może możemy się zapytać jego. Nie, to gdzie indziej idziemy w takim razie? No chodź, idziemy. Mam nadzieję, że nic jej się nie stanie, chyba się ogrzała teraz. No to co, szukamy innego miejsca, tak? Tam są jeszcze jakieś miejsca, może tam coś jest? Jeszcze nam umrze ta Alice, co będzie wtedy? Rozchoruje się na śmierć. Tutaj jest jakiś super stary dom. Może tędy? Nie? Tutaj mam trójkąt. Zbadaj. A, tutaj się można dostać? Kurde, nie wiem, czy to najlepsze rozwiązanie, no. Opuszczony dom. Przynajmniej nie będziemy moknąć. Kara, nie podoba mi się to miejsce. Ja wiem. Ale to tylko jedna noc, nikt nas tu nie znajdzie. A może jacyś bezdomni będą? Też mi się nie podoba to miejsce. Myślę, że to jakiś właśnie dla bezdomnych, że tacy kolesie tam mieszkają. A tutaj co jest? Nie, no chcę na jakieś najlepsze miejsce serio znaleźć. Alice, jesteś przemarznięta. Jest okej, okay. Nie czuję zimna. Zgubiłyście się. Nie mamy dokąd iść. Może ten nam pomoże, jakiś android. Ale to jest na drugim końcu miasta. To musi być tutaj. No i znikł. Tam coś jest. Jakiś sklep. Zobacz, sklep jest otwarty. Chodźmy się tam rozejrzeć. Może chociaż trochę się ogrzejesz. Co mam zrobić? Przekonaj kogoś? Sprzedawcę mam poprosić o pomoc. Będzie ciężko. Jestem z małą dziewczynką, nie mamy dokąd pójść. Czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy na motel? Rany. Bezdomny android. A, tego jeszcze nie było. Hech. Słuchaj, to sklep całodobowy. Nie instytucja dobroczynna, tak? Lepiej wyjdź, jak nie zamierzasz nic kupić. Nie! Mam ukraść kasę, serio? Nie chcę kraść, no serio. To już lepiej ukraść tamte... Nie wiem, a mogę coś kupić? Co się tutaj dzieje? Co ja mogę wziąć? Baton. No, ale tutaj na pewno są te kontrole, no dajcie spokój. Nie ma szans nawet. Co jeszcze mamy? L1. No to nie jest chyba dobry pomysł. Jakieś zimne napoje, co się dzieje? Co jest odblokowane? Gdzie są moje możliwości? Chcę je obejrzeć. Wykorzystać Alice do dywersji? Kurde, no.
A tutaj co się dzieje? Tutaj jeszcze coś było? Szybce! Oh my God, to się tak przyda! Ach, kurde, no, nie mam pojęcia. Tutaj zaraz alarm będzie. Dokonano kradzieży. Zaraz tutaj alarm zawyje, jak tylko przejdę sobie. Mogę porozmawiać z nią? Co się dzieje jeszcze? Jak ja mogę ją wykorzystać? Ale po co ja mam to wykorzystać? Nie mam pojęcia. I teraz uciekniemy sobie? Wszystko dobrze? Coś cię boli? Co jest nie tak? Nie przejmuj się. To tylko kilka głupich puszek. Narobiły hałasu i tyle. Czy jednak mam zabrać pieniądze? Pięknie. Dobra, to lepiej mieć już dolary. Pójdziemy do tego motelu. Myślałem, że z tymi szczypcami sobie po prostu wyjdziemy tak. Dobra, nikt niczego nie zauważy. Kurwa! Są $40 zauważył, że ukradliśmy, serio. Mamy trochę gotówki. Wykorzystałaś mnie do kradzieży? Jak mogłaś? Ufałam ci! Ja nie chciałem tego zrobić już. Masz rację. Nie powinnam tego robić. Przepraszam, Alice, to już się nie powtórzy. Ja myślałem, że... nie wiem. Ile ja w ogóle ukradłem? $40, to nie jest tak dużo, nie wiem. Chyba, że wszystko im ukradłem, sam nie wiem. Teraz będziemy poszukiwani. Dobra, mam nadzieję, że da radę teraz. Wejdziemy tutaj? Co ja mam zrobić? Jeszcze mam ubrania znaleźć. Nie, idę po prostu do tego opuszczonego domu. Powiedziałem jej, że to się nie powtórzy i bym znowu kradł. Najlepiej taki ze mnie android piękny. Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Dobra. Miejmy nadzieję, że nic poważnego nam się nie stanie. Wszystko w porządku? Tak, to tylko zadrapanie. Ostrożnie. Dobra, miejmy nadzieję, że tej się nic nie stanie przynajmniej. Pięknie. Spokojnie, tylko się rozejrzymy. Nie wiem, przez drzwi może normalnie. A może najpierw wypadałoby spojrzeć, co jest w środku. Kurde, no nie mam pojęcia, co ja mam robić. To jakie to są ciężkie decyzje, nie? Czy spędzić noc w takim domu, czy tam znowu kraść?
Dobra, nie, spróbujmy jednak tutaj. Myślę, że to jest jednak lepsze rozwiązanie. Alice? Alice! O nie! Co się stało? O mego! Goście. Ralf nie lubi gości, są źli. Chcą skrzywdzić Ralfa. Mała dziewczynka. To przecież tylko dziecko, nie zrobi ci krzywdy. Tylko dziecko? Nie, nieprawda. No co jest? Bez znaczenia. Może skrzywdzić Ralfa. Uzasadnij. Myślałam, że dom jest pusty. Chciałyśmy tu tylko przenocować. Goście są niebezpieczni. Patrz. Co zrobili Ralfowi? O rany. Dobra, to ja bym jednak odszedł stąd. Dobrze. Już idziemy. Nie musisz się martwić. Chodź do mnie, Alice. Nie chcę mieć z tym kolesiem nic do czynienia jednak. Już rozumiem, pójdziemy sobie stąd. To już wolę ukraść jeszcze te ubrania i przenocować w hotelu. Niż być tutaj. Musimy coś znaleźć. Jakiekolwiek miejsce do spania. Bądź dzielna, Alice. Znajdziemy coś, obiecuję. Dobra, nikt nie zauważy tego, że ukradniemy. Ten koleś dalej śpi. Kto by się tam przejmował? Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Jak cały czas spał. No przepraszam, Alice, że tak kradnę. Nie, nie chcę już tego. A muszę? Serio? No dobra. Przepraszam, że nas nie lubisz, Alice, ale to jest konieczne. Kurde, R1, R2, jak to się głupio klika, naprawdę. I co teraz? Przebierz się? Ja się muszę przebrać, z tego co wiem. No nie, policja już jedzie, fuck. A ten koleś dalej śpi. Okej. Już nas nikt nie pozna. Dobra, idziemy czym prędzej. Teraz może uda nam się przenocować w hotelu. Ale jesteśmy niedobrzy. Dobra, koleś ma swoje ubrania teraz na sobie, no come on, no. Idź do motelu, najlepiej. Nie chce mi się już szukać dalej. Myślę, że to już najlepsze rozwiązanie, nikt nas nie pozna. Witam. Ja chciałabym pokój. $40. Płatne z góry. No to płacimy. Nazwisko i adres. I co, jak się podpiszemy? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, Archer. Mogę zobaczyć prawo jazdy?
Nie mam. Nie mam go przy sobie. Proszę, ona pada z nóg. Bez obaw. Zajmiemy się tym rano. Okej. Dziękuję serdecznie za wyrozumiałość. Życzę dobrej nocy. Uff! Chodźmy, Alice. Miejmy nadzieję, że ten koleś nas nie podejrzewa. Myślisz, że cię uwierzył? Gdzie jest nasz pokój? Nie wiem, Alice, ale będzie ci teraz ciepło i wygodnie. To jest ważniejsze, nie przejmuj się mną. No właśnie nie wiem, czy to tutaj jest to schronienie, czy co? Chyba tutaj. Halo, Alice, co ty robisz? Szybciej. Dobra, mamy tutaj pokój swój wyżej. Nie no, raczej dobrze tutaj wszystko zrobiłem, nie mam sobie nic do zarzucenia. Trudno, że wszystko ukradłem z całego miasta. Robimy to w dobrej sprawie. Ciekawe, gdzie jeszcze można... O! Mamy dalej ten, kombinerki. Może się przydadzą, jeszcze to ukradłem. Zdejmij płaszczyk. Ukradłem wszystko, co możliwe, po prostu. Powieś, co mam powiesić? Swoje ubranie, okej. Dobra, jeszcze może z nią pogadamy? Da się? Pozbądźmy się tych ubrań, są przemoczone. Kurde, ta Kara brzmi, jakby miała się zaraz popłakać. Czy androidy potrafią płakać? Jeszcze żadnego nie widziałem. Chyba nie mają nawet takiej funkcji. Nie mają tego w kodzie. Dobra, w co? W kuchni mam rozwiesić? Czy łazience? Jakoś nie wiem, jak ja w ogóle słucham jednym uchem chyba. O, ładnie, dobrze. Jeszcze można tutaj coś zrobić? Może zeskanuję to mieszkanie? Czy jest tutaj coś ciekawego? Spójrz. Spójrz na siebie, Kara, jak ty wyglądasz. Dobra, porozmawiajmy o całej tej sytuacji. Muszę ją przeprosić za tą kradzież. I tak nic wielkiego nie zrobiliśmy. Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Chciałam tylko żyć tak jak inne dziewczynki. No z tym ojcem to jednak trudna sytuacja, nie wiem co tutaj powiedzieć. Dobra. Nie, to nie jest twoja wina, come on. Teraz będą ciężkie decyzje, tak czuję. Chciałam, żeby mnie kochał. Jakieś problemy z przeszłości miał, no. Byliśmy szczęśliwi. Nie wiem. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Oczywiście. Obiecuję. Ej! Czy to miłość? Oczywiście. Patrzcie, jakie wzruszające. No come on, chyba dobrze zrobiłem, ale tutaj mogło być tyle zakończeń, czuję, w tym epizodzie. I myślę, że wybrałem jedno z najlepszych. Wybrałem. Dograłem raczej. Jakimś cudem mi się udało. Ona mi raczej ufa. Mamy gdzie spać. Dobra, co jeszcze robimy? Gasimy światło i koniec epizodu, tak? Wyjrzyj na zewnątrz.
gasimy światła, nie ma. O, mogę pocałować, wow. Nie udało mi się. Dobranoc, Alice. A ja sam nie wiem, odejdź. Nie umiem odejść. Może jeszcze sprawdźmy, co jeszcze można zrobić. Da się jeszcze coś zrobić tutaj? Może się coś opłaca. Przygotuj się do snu. O, tutaj jeszcze coś jest. Śpi tutaj. He, czy to dobre rozwiązanie jest spać tutaj? Może i tak. Będzie czuła się bezpiecznie. Ona już śpi, to czemu zaufanie wzrosło? No, to tym nie wie, że ja tutaj śpię chyba. A może i wie, nie wiem. Ej! Ładnie, ładnie. Zobaczmy, co z tego wyszło. No tutaj jest strasznie dużo zakończeń. Jezu, jaki to skomplikowany rozdział był. Halo, chcę to... oddalić. Wow. Ciekawe, jakie zakończenia mogłyby tutaj być? Opuść pralnię. Okej. Wewnątrz motelu, tutaj... tutaj mi się udało dojść. Obiecaj, dało się nie obiecać. I wtedy by co, uciekła czy co? Ciekawe. Jakie są jeszcze zakończenia? Jakieś totalnie nieznane. Dało się gdzieś jeszcze spać w jakimś innym miejscu. Tutaj co się stało? W składzie. Tutaj z Ralfem tym rozmawialiśmy. Opuściłem skład, a gdyby nie zadziałało, to nie wiem. Mogłoby być albo niebezpiecznie, albo bezpiecznie. Nie mam pojęcia. Ciekawe, jakby zareagował na nas. Bałem się z nim tam... zadawać. A tutaj jakieś zakończenie w supermarkecie? Dobra, chyba tyle. Dobra, więc to było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, to zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No a ja się z wami żegnam. No i cześć.